Yeah, yeah. Wiktor Orłowski Inna pieśń Część druga 20 października 2017 roku 903 Plus 9 godzin uniwersalnego czasu koordynowanego. Pozycja 60 stopni, 1 minuta 9 sekund szerokości północnej. 168 stopień, 38 minuta 5 sekunda, długości zachodniej. Kurs 71 stopni. Prędkość 11,5 węzła. O 5.30 ciało Bagwisa Libunao znaleziono w ładowni. Zakwaterowani i z nim marynarze nie zauważyli, kiedy opuścił kabinę. Przyciśnięty do ściany mat Moritaka Masaomi powiedział tylko jedno: Wieloryb mu kazał. Chief. Wieloryb kazał mu to zrobić. Zechce pan to wyjaśnić? Stan Morza 3. Wiatr 37 km na godzinę południowo-zachodni. Kapitan Kuroda wściekły jak demon oni. Tak jest, panie kapitanie. Kurt powstrzymał chęć wywrócenia oczami. Załoga przygotowuje się do obchodów Halloween. Matt Libunao postanowił przeprowadzić próbę generalną. Pan żartuje, panie Nielsen? Tak jakbyś zgadł, pierdolony żółtku. Pomyślał Kurt zaciskając zęby. Kapitan Kuroda w swoich najlepszych momentach był dorany przyłóż, ale tylko wtedy, gdy chciałeś nabawić się gangreny. Jego oczy były wąskie, zimne i pełne rezerwy. Kurt wiedział, o czym kapitan myśli. Jajin. Ponosimy za to odpowiedzialność, Nielsen, powiedział sucho. Pierwszy oficer skrzywił się. Odpowiedzialność ponoszona po japońsku. Miała nieprzyjemny zwyczaj rozcinać powłoki skórne brzucha. Tak jest. Mamy wystarczająco dużo kłopotów z ekologami, Sea Shepherd. Tak jest, powtórzył Kurt, mierząc ponurym wzrokiem barwne kakemono zawieszone za biurkiem dowódcy okrętu. W porównaniu z kabinami zwykłych marynarzy, lokum kapitańskie przywodziło na myśl apartament w luksusowym Ryokan. Kurt, będąc tu po raz pierwszy, miał cholerną ochotę roześmiać się na widok dwóch tradycyjnych mieczy z pietyzmem przymocowanych do ściany. Potem mu przeszło. Gdzie jest ciało? Kazałem je zanieść do ładowni. Tam są chłodnie. Milczali przez chwilę. Kurt Nielsen wiedział, co powinno teraz nastąpić. Kuroda powinien zmienić kurs okrętu, zawinać do najbliższego japońskiego portu i natychmiast przerwać ten rejs. Ale Kuroda tego nie zrobi. Widział to w jego oczach. Nie zrobi tego, a Kurt, druga najważniejsza osoba na Nishinmaru, nie uczyni nic, by na niego wpłynąć. Tak załatwiało się tu sprawy. Tak funkcjonowała jedyna na świecie pływająca rzeźnia pieprzonych wielorybów. 333 sztuki w tym roku. Kurt już widział, o czym ma wyobraźni te krzykliwe nagłówki. Pogrążeni w depresji mordercy pięknych zwierząt, co zbierają o sobie życie. Widział triumfalne uśmieszki cholernych pasterzy mórz. Oni nie wrócą. Honor i poczucie wstydu im nie pozwoli. Banzai! Jeśli pan pozwoli, wrócę do swoich obowiązków, powiedział Kurt cicho, zginając kark w oszczędnym ukłonie. Kapitan Kuroda wrócił do przerwanej partii szogi, którą rozgrywał sam ze sobą. Jego głos dobiegł pierwszego w drzwiach. Nielsen? Czy wie pan, dlaczego Matt Libnao to zrobił? Oczy kapitana zrobiły się dziwnie mętne. One śpiewają, Chief. Śpiewają i płaczą. Nie. Po rozmowie z kapitanem, Kurt czuł się wypompowany, jakby własnoręcznie podniósł kaszalota. Nie wierzył w urojenia jako zawy na temat suicydalnej gry internetowej, mimo to zdobył się na jeszcze jeden wysiłek i złożył prywatną wizytę inżynierowi Tobe. Rozmowa, prowadzona przyciszonym szeptem, trwała raptem kilka minut, ale niedługo później ogólnodostępna okrętowa sieć Wi-Fi w niewyjaśnionych okolicznościach przestała działać. Nielsen wrócił do swojej kabiny, słaniając się ze zmęczenia. Na koję runął tak, jak stał, w pełnym ubraniu. Usłyszał to, zanim zasypiał. Dźwięk był cichy, jednostajny i bardzo smutny, przepełniony spokojnym bólem, takim, jakim cierpieć może olbrzymie, łagodne zwierzę. Zasnął, kołysany ich śpiewem. Obudziło go łomotanie do drzwi. Zerwał się z koi, czując w ustach kwaśną suchość. W głowie dudniło mu głucho. Bezwiednie sięgnął po zegarek i przeraził się. Spał prawie sześć godzin. Zaspał na wachtę. — Szyw! — jako zawał brzmiał na bardzo zmęczonego. — Kurt! — Wejść! — odezwał się, tłumiąc dreszcze paniki. Drugi oficer był bardzo blady. Wyglądał jak coś, co kaszalot pożarł i strawił. Kolejny chłopak się pociął. Wbił sobie igły w usta ja chciałem porozmawiać. Siadaj. Jako zawa nie usiadł. Ty też to słyszysz? Szepnął w sposób nietypowy dla Japończyka, zwracając się bezpośrednio. Niczego nie słyszę. Skłamał Nilsen. Cichy śpiew. Stale łechtał go z skraj świadomości. Był równie naturalny, co warkot starych Dizli. Pomyślałem, że Drugi oficer zawahał się, skapitulował i usiadł na niskim krzesełku. Wiem, jak to brzmi, ale moja siostra pracuje na uniwersytecie w Osace. Jest neurobiologiem. Opowiada mi trochę o rzeczach, które mogą wpłynąć na mózg w zły. bardzo zły sposób. Do czego zmierzasz? zapytał Kurt, chociaż wcale nie chciał się tego dowiedzieć. Chodzi o dźwięk. Fale określonej długości mogą zupełnie zmienić działanie mózgu i manipulować nastrojem, wpłynąć na myśli i skłonić do rzeczy, których człowiek normalnie by nie zrobił. Co, jeżeli. Nielsen roześmiał się chrapliwie. W jednym momencie skiął się w pół i ryknął śmiechem tak serdecznym, że omal nie wpadającym w histeryczne rejestry. Łzy spłynęły mu po twarzy, wpadając w krótko przestrzeżoną jasną brodę. Sugerujesz, że, <laughs> wykrztusił łapiąc się za brzuch, że parę dużych ryb wyje w taki sposób, żebyśmy się tu zabili? Twierdzi, że to właśnie robią? Słyszą ich śpiew, powiedział Japończyk tak poważnym tonem, że kurtarz przestał się śmiać. To niemożliwe. Maruhan to niepieprzony ubot. Dźwięk tak się nie niesie. Słyszą je cały czas. Nawet teraz. To są bardzo mądre zwierzęta. Sam przecież wiesz, one mają emocje i potrafią czuć żałobę po utraconych członkach stada. Jesteśmy jednymi z ostatnich, którzy je zabijają. Inni się poddali, ale nie my. Nisz Maru jest jedyną na świecie faktorią pływającą rzeźnią dla wielorybów. To, co sugerujesz, jest absurdalne wycedził Nielsen przez zaciśnięte zęby. Niczego nie sugerują. Po prostu, jako zawał urwał, wykonał ręką niesprecyzowany gest. Jesteśmy ostatni. Pomyśl o tym. 23 października 2018 roku. 12.17. Plus 9 godzin uniwersalnego czasu koordynowanego. Pozycja 74 stopnie, 22 minuty, 1 sekunda szerokości północnej. 134 stopnie, 48 minut długości zachodniej. Kurs 79 stopni, prędkość 0,3 węzła. W środę 23 października stan morza określono jako 4. Wiał wiatr południowo-zachodni o prędkości 46 km na godzinę. Drugi oficer zawa toru powiesił się w swojej kajucie. Mam mi pan coś do powiedzenia w tej sprawie, Nielsen? zapytał kapitan Kuroda cicho, bawiąc się wiecznym piórem. Miniaturowa plansza do szogi na jego biurku, po raz pierwszy odkąd Kurt pamiętał, stała pusta. Nie, panie kapitanie, odpowiedział równie przyciszonym głosem. Język miał spuchnięty i sztywny. Tkwił mu w ustach jak kołek. Bardzo źle spał. No do rana bolały go wszystkie mięśnie, jakby solidnie się przedźwigał. Jestem na no to stary. Dobijamy do brzegu i spierdalam że ryby w krainie fiordów. Po raz kolejny pomyślał o tym, jak to się stało, że on, Norweg z dziada-pradziada, wylądował na japońskiej jednostce setki mil morskich z dala od domu, pod obcą banderą i wśród ludzi wadających obcymi językami, A zwłaszcza jako ich pierwszy oficer. Zwabiła go jadowita sława statku jedynej na świecie faktorii, która na oczach świata otwarcie kpi sobie z międzynarodowych ustaleń, Nishinmaru. Marucian, jak pieszczotliwie zdrebniali jego nazwę Japończycy, oprawiając ciężarne samice płetwala karłowatego. Dobrze z niego spakował się i wyjechał, kiedy tylko nadarzyła się okazja, choć wciąż nie miał pojęcia, dlaczego go przyjęli. Kroda opuścił pióro na notatnik i zaczął coś pisać. Prasa nie zostawi na nas suchej nitki, powiedział nie podnosząc wzroku. Był podejrzanie spokojny. Japończycy nie zwykli okazywać emocji, ale Kurt dobrze znał wybuchy zimnego szału kapitana M.V. Nishinmaru. Te drobne, niemal niezauważalne drżenia powiek, gwałtowne zaciśnięcia warg, suchy i bezosobowy ton. Kapitan Kuroda był dziś równie pełen energii co wypatroszony Narwal. Kurt nie odezwał się. Czy może pan coś zrobić z tym dźwiękiem? Od rana pęka mi głowa. Jakim dźwiękiem, panie kapitanie? Oblicze Japończyka wygładziło się. W ciemnych oczach błysnęło coś oleiście. Pierwszy oficer spuścił wzrok na jego biurko. Kątem oka zerknął na rozłożony notatnik. Pismo kapitana Kurody było schludne i bezosobowe. Karawana czarnych, starannie narysowanych znaków otaczała prosty rysunek. Bieloryb. Nieważne, Nilsen. Może pan odejść. Zimny wiatr szarpał połami niezapiętego sztormiaka. Kurty jakimś skrawkiem świadomości zdawał sobie sprawę, że powinien go zapiąć, że to, co robi, jest bardzo głupie. Pozostała część słuchała. Niebo miało barwę cyny. W wodzie ciemniejszej o ledwie kilka tonów, wynurzające się płetwy zdawały się być czarne jak bonit. Podpłynęły dziś blisko, bardzo blisko. Ich cichy śpiew zdawał się wygłuszać warkot silników, rezynował w ścięgnach i kościach. Kurt czuł się zadziwiająco lekki i ciężki jednocześnie. Nie mógł trzymać głowy prosto, Parsnął śmiechem, kiedy tylko sobie to uświadomił. W niebo buchnął gejzer słonej wody. Za trzy punkty, wyszeptał Kurt. Chwiejąc się na piętach, opierał się o burtę, ustnikiem e-papierosa bezwiednie skrobiąc po cieniutkiej warstewce szronu. W nuty głębokiej pieśni wdarł się piskliwy dysonans i go własny chichot. One śpiewają, Chief. Płaczą i śpiewają. No, mruknął jak diwy operowe. Nawet pają podobne gabaryty. Nagły atak chichotu omal nie przewalił go za burtę. Słyszał ich śpiew. Słyszał je cały czas. Nawet teraz. E-papieros wypadł mu z ręki. Kurt schylił się, aby go podnieść. Rysunek własnoręcznie wyskrobany w cieniutkiej warstwie szronu zaświtał mu na wysokości oczu. Płetwal karłowaty. Kurt Nielsen. Zachichotał. – Siw? – Ktoś szarpnął go za ramię. Kurt podniósł głowę. Z trudnym ogniskowo wzrok na śniadej, szczupłej twarzy Filipińczyka. Z jeszcze większym trudem przychodziło mu przełożenie jego dziwacznej angielszczyzny na język ludzi. Hm? Mruknął, rozglądając się dookoła półprzytomnie. Nie pamiętał jak trafił do mesy. Chyba coś jadł. Ustoł czuł charakterystyczny posmak ryżu z ryżem. Podanego z lekko domieszką ryby i na skośną oką oko modłę, owiniętego klonem. Czyli, kapitan nie zjawił się na obiedzie, od rana nie opuścił swojej kabiny. Mhm. Mm A.B. Moriyama pukali do drzwi, pan kapitan nie otwiera. Mhm. Mm Marynarz przystąpił z nogi na nogę. Cała mesa wibrowała dźwiękiem. Tęskne pełne nieskończonego żalu, zawodzenie, potwali w wprawiało szkła i zastawą w drżenie. Kurt drżał razem z nimi. Dygotały jego ręce, rezonowały narządy, kiwające się na rozkołysanych więzadłach. Uszy wypełniała mu gruba warstwa waty. Powietrze pachniało wielorybim tłuszczem. Kurt znał ten zapach od dziecka, ale wojna nagle zdawała mu się niesamowicie smutna. Poczuł, że wilgotnieją mu oczy. Co oni tu robią? To były piękne zwierzęta. Nie zasługiwały na to, żeby cierpieć, i nie miały powodu, by to umierać. Jeśli ktoś miał umrzeć, to. Siw? Chyba powinien pan przejąć dowodzenie. Co? Kurt zamrugał gwałtownie. Głos marynarza słyszał jakby z oddali, jak przez grubą warstwę izolacyjnej pianki. Ledwo mógł skupić się nad tym, co do niego mówiono. Od rana strasznie bolała go głowa. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.